Fotografia jest czymś dla mnie bardzo takim osobliwym, bo jak tylko się obudzę rano, to już żyję tą fotografią. Nie traktuję tego jako pracy, tylko bardziej jako taki sposób na życie. Zawsze jak byłem młody, to jak większość chłopaczków, chciałem być strażakiem. I nigdy bym się nie spodziewał, że będę fotografem. Pierwsze jakieś takie komercyjne zlecenia to były dlatego, że ktoś z rodziny się hajtał i po prostu robiliśmy te... do nas teraz, tak by się mówi. Te uroczystości. Historia się tak zaczęła z fotografią, że Tomasz zaczął robić te swoje śluby, a że mieliśmy razem pokój, to gdzieś tam jako młodszy brat podglądałem, co robi na komputerze. No i trochę się zacząłem wkręcać w to. W końcu dostałem swój pierwszy aparat. Nikon D70. Na pierwszym ślubie byłem, jak miałem 17 lat, razem z Tomkiem i robiłem zdjęcia już. W międzyczasie pracowałem na etacie i robiłem też zdjęcia, ale pracę w fotografii stawiałem ponad wszystko, ponad etat. I to był też taki moment zapalny do otworzenia własnej działalności i robienia już tylko zdjęć ślubnych. To, że robię w ogóle zdjęcia i w ogóle jestem fotografem i w ogóle żyję z tego, to muszę powiedzieć, że zawdzięczam tylko mojej żonie, bo to dzięki jej właśnie robię to, co robię, bo to ona mnie zachęciła do tego, ona mi daje skrzydła, żeby robić to, co robię. Powiem szczerze, że o tym mówię, zawsze mi się trochę głos łamie, bo to naprawdę jest bardzo dla mnie ważne. Myślę, że mogę się uważać za takiego szczęśliwego człowieka, bo pasja i praca połączone w jedno, to jest chyba to, co człowiek chyba lubi, to do czego dąży w życiu. Wielu moich znajomych pracuje w jakichś fabrykach, gdzieś tam w jakichś dziwnych pracach. Przychodzą do domu zmęczeni, styrani, z nerwami, a ja naprawdę idę do tej pracy z takim powerem i z takim fanem, że po prostu na nic tego nie zamienię. Pracujemy podczas chyba jednego z najszczęśliwszych dni w życiu pary młodej. I cieszymy się z tego, że możemy brać w tym udział i te wszystkie emocje ludzi, które są podczas tego dnia, tak naprawdę nas też inspirują do robienia tych zdjęć, bo jeżeli mielibyśmy robić coś wbrew sobie, zdjęcia w jakimś stylu, który nam nie pasuje, to też pewnie byśmy ich nie robili. Staramy się, żeby ta nasza fotografia też była taka bardzo naturalna. Nie jesteśmy nawet do końca takimi biznesmenami, tylko po prostu robimy zdjęcia, bo lubimy to robić i tyle. No jara nas to. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, że nas to jara po 10 latach, ale naprawdę jest to naprawdę fajna praca z ludźmi, ale też oczywiście trzeba tych ludzi lubić, bo jak się ich nie lubi, to... Mamy w ogóle też taki styl pracy bardzo otwarty, po prostu podchodzimy do ludzi, przedstawiamy się, mówimy o sobie, potem ludzie nam opowiadają o sobie, my w tym czasie robimy zdjęcia i właśnie wtedy wchodzą te takie fajne fotki. Fotografia, jaką my reprezentujemy, to jest taki właśnie styl życia, gdzie ona trafia do danej części osób. My się z tego bardzo cieszymy, że zdjęcia się podobają osobom, które mają bardzo podobne cechy charakteru czy podejście do życia. Zbiór różnych cech charakteru jest bardzo zbliżony do nas razem z naszymi klientami. To mi się podoba w tej pracy. Lubimy mieć parę, taką parę, że po prostu... Chciałbym naprawdę podziękować mojej żonie za to, że mnie wspiera. Kocham cię. Koniec.